Witam wszystkich. W tym filmie chciałbym ocenić dzieło kanału Karoluk, czego ci nie powiedzieli o kardynale Wyszyńskim. Na wstępie parę spraw. Zauważyłem, że zdarza się wam pisać obraźliwe komentarze pod adresem osoby, z którą polemizuję. Bardzo proszę, abyście tego nie robili. Ja nie traktuję Karoluka czy jakokolwiek innego oponenta jak wroga, a jedynie jak osobę, która ma inny punkt widzenia niż ja, do czego ma absolutne prawo. Ja sam zresztą nie jestem wielkim fanem kardynała Wyszyńskiego, gdyż jego wizja katolicyzmu jest inna niż moja. Wyszyński był wielkim polskim patriotą. Ja sam o Polsce mam bardzo krytyczne zdanie i jestem skrajnym kosmopolitą na wzór świętego Augustyna. Dla mnie ważne jest to, czy muzułmanin, ateista czy też katolik podąża za logosem, jak mówił Justyn Męczennik. Kardynał Wyszyński popierał również katolicyzm ludowy, ja popieram katolicyzm elitarny, to znaczy, że katolicy powinni zdobywać wiedzę, aby lepiej bronić swojej wiary i robić marsz przez instytucje. Po tym wstępie możemy zacząć omawiać film. Zaczynamy. Jeśli spotkaliście się kiedyś z krytyką Wyszyńskiego, to prawdopodobnie widzieliście takie cytaty. Trudno nie przyznać słuszności twierdzeniom Hitlera, że Żyd pozostał obcym ciałem w organizmie narodów europejskich. Żyd zwalcza obcą jego psychice kulturę, wyrosłą na podłożu chrześcijaństwa. Jego przeobrażenie może się dokonać tylko na drodze religijnej, przez szczere, bezinteresowne przyjęcie chrześcijaństwa. Rasizm kryje w sobie pewne zdrowe myśli, które dotychczas znane były tylko w szczupłym gronie lekarzy i biologów. Gdyby idea rasistowska w ujęciu przyrodniczym znalazła zastosowanie w naukach historycznych, w socjologii, w higienie społecznej itd., jej wpływ byłby pożądany. Teksty te miał napisać Stefan Wyszyński. Tak podają liczne internetowe źródła, a dlaczego ktoś miałby cię okłamać w internecie? Muszę jednak rozczarować antyklerykałów. To nie są słowa Wyszyńskiego. Co więcej, cytat drugi i trzeci jest wyrywany z szerszego kontekstu. Gdy zacytujemy dalszą część, to okaże się, że autor owszem chwali pewne aspekty rasizmu, ale pozostałe gani. Czy to wszystko znaczy, że możemy rozgrzeszyć Wyszyńskiego? Bynajmniej. Te teksty pochodzą z czasopisma Ateneum Kapłańskie i zostały opublikowane w latach, kiedy Wyszyński był redaktorem naczelnym. Nie jest to do końca prawda, gdyż wszystkie cytaty są mniej lub bardziej zmanipulowane. W cytacie o Żydach autor stwierdza, że Żydzi, głosząc idee wywrotowe, stając na czele ruchu komunistycznego, szerzą w literaturze hasła niemoralne, a nie są to wypadki sporadyczne. Było to odniesienie do sytuacji w Polsce międzywojennej, gdzie Żydzi stanowili olbrzymią część polskich komunistów. Przykładowo, we władzach KPP i KZMP, we władzach centralnych, Żydzi stanowili 32% wszystkich członków. Wśród zastępców członków KC, KPZB 40%, KC, KPZU 43%, w okręgowym aktywie KPP 54%. W niektórych sektorach członkami byli niemal wyłącznie tylko Żydzi. Przykładowo, w Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom Żydzi stanowili 92% wszystkich członków, w okręgach rolnych 88%, w aparacie technicznym partii około 75%, a w aparacie technicznym sekretariatu i kierownictwie KO KPP Warszawa 100%. Ogółem Żydzi stanowili 30% wszystkich członków Komunistycznej Partii Polski w latach międzywojennych. Podobna sytuacja miała miejsce w latach 20. w Niemczech, gdzie Żydzi stanowili większość władz rewolucyjnych. Jeden z historyków, analizując rewolucję komunistyczną w Bawarii, stwierdza: historia bawarskiej rewolucji okazała się prawie jak szyta na zamówienie dla nazistowskiej propagandy. W świetle monachijskiej republiki Rad nie tylko legenda o wbitym w plecy nożu, ale przekonanie o międzynarodowym spisku żydowskim brzmiały wiarygodnie. Naziści zaczęli głosić, że rasa semicka determinuje aspołeczną postawę osób żydowskich. Stąd są oni z natury zdrajcami, którzy komunizm wykorzystują w swoich niecnych celach. Ksiądz, który polemizuje z Hitlerem, nie odrzuca, że Żydzi stanowią olbrzymią część ruchu komunistycznego, gdyż w Polsce to był po prostu fakt. Twierdzi jednak, że rasa nie ma z tym nic wspólnego, a przyczyną tego jest bardziej socjologia. Według autora, kultura, w której wyrośli Żydzi, wpływała na to, że Żydzi stanowili dużą część ruchu komunistycznego. Czy jest to antysemickie? Trudno mi powiedzieć. Ksiądz, który polemizuje z nazizmem,
mówi prawdę. Żydzi stanowili ważną część ruchu komunistycznego, a ich nadreprezentacja była bezdyskusyjna. Co do tekstu o rasizmie, musimy pamiętać, że był to okres międzywojenny. Naukowy rasizm był niezwykle popularny w kręgach naukowych i olbrzymia część, jeżeli nie większość antropologów czy biologów, uważała, że ludzie dzielą się na rasy, które nie są sobie równe. Nawet tak radykalne nurty jak eugenika była wykładana na czołowych uniwersytetach oraz była uważana za teorię naukową. Ksiądz, który napisał o rasizmie, nie odrzuca różnicy ras. Wszak był to pogląd głoszony przez olbrzymią część społeczności akademickiej. Odrzuca on jednak, że w wyniku tych różnic powinno się prześladować rasy niebiałe. Dla niego wiedza o różnicach rasowych powinna być wykorzystywana jedynie w antropologii, socjologii czy higienie społecznej, czyli w świadomym macierzyństwie, walce z alkoholizmem, chorobami wenerycznymi, higieną pracy, higieną psychiczną i wychowaniem fizycznym. Ksiądz, operując na wiedzy dostępnej w tamtym okresie, przyznaje, że istnieją rasy ludzkie, które się od siebie różnią. Odrzuca on jednak myśl, że przez to powinno się traktować rasy niebiałe gorzej, czy wręcz ich sterylizować, czy mordować. Dla niego ta wiedza powinna być wykorzystywana jedynie do badań humanistycznych. Był to silny atak w myśl nazistowską. W roku 1946 miał miejsce pogrom kirecki. Po mieście rozeszła się plotka, jakoby pewien Żyd porwał małego chłopca w celu dokonania na nim mordu rytualnego. Wzburzony tłum zgromadził się pod budynkiem, w którym mieszkał ów Żyd oraz inne rodziny żydowskie. Doszło do pogromu, w wyniku którego zginęło 37 Żydów, 3 Polaków, a 35 Żydów zostało rannych. Zanim przejdziemy dalej, musimy spojrzeć na kontekst. Po II wojnie światowej doszło do powtórki z rozrywki i Żydzi znów zajmowali czołowe miejsca we władzach komunistycznych. Osoby, które były pochodzenia żydowskiego, zajmowały niemal połowę kadry kierowniczej Polskiej Partii Robotniczej oraz wiceministrów i dyrektorów departamentu. W mniejszym stopniu, choć znów znacznym, na poziomie 15-20% byli reprezentowani w stanowiskach ministerialnych. W Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego zajmowali 37% najwyższych stanowisk. Co warto dodać, Żydzi po II wojnie światowej stanowili około 0,4% społeczeństwa. Ta sytuacja miała olbrzymi wpływ na wzrost antysemityzmu w Polsce. Zarówno zwykli Polacy, jak i ci, którzy byli komunistami, zaczęli odczuwać do Żydów coraz większą niechęć. Ci pierwsi, gdyż widzieli, jak ich bracia są mordowani przez UB oraz byli prześladowani przez komunistów, a ci drudzy, ponieważ Żydzi zajmowali najlepsze stanowiska tylko przez swoje pochodzenie. Stąd z pewnością istniał w kościele antysemityzm po wojnie lub uprzedzenia wobec Żydów. Jeśli widzisz, jak twój brat jest aresztowany i zabijany w katowniach UB, a na stanowiskach kierowniczych olbrzymia część władz jest pochodzenia żydowskiego, narodowości, która stanowi 0,4% społeczeństwa, nie ma szans, abyś przynajmniej podświadomie nie miał jakichś stereotypów. Po drugie, musimy pamiętać o sytuacji Polski powojennej. Nasz kraj był totalitarnym państwem satelickim, w którym tysiące ludzi szło do więzienia i było rozstrzeliwanych. Od 1945 roku trwało również w Polsce powstanie antykomunistyczne. Pogrom kielecki, nieważne czy uznamy, czy był sztucznie wywołany przez komunistów, czy też nie, na pewno propagandowo miał bardzo dużą wartość dla ówczesnych władz komunistycznych. Ta chciała go wykorzystać do ostatniej kropelki. 8 lipca 1946 roku, podczas pogrzebu zamordowanych, minister bezpieczeństwa publicznego stwierdził: pogrom to dzieło emisariuszy rządu RP na Zachodzie i generała Andersa przy aprobacie AK-owców. Takie było oficjalne stanowisko władzy ludowej. Pogrom został wywołany przez podziemie niepodległościowe, którzy byli sojusznikami nazizmu. Po tym wstępie przejdźmy dalej. Wyszyński był wówczas biskupem lubelskim. Po tym zdarzeniu udała się do niego delegacja Centralnego Komitetu Żydów Polskich. Żydzi chcieli, aby Wyszyński oficjalnie potępił zbrodnie w Kielcach. Niestety Stefan nie palił się do tego. Przebieg spotkania znamy dzięki zapisowi strony żydowskiej. Wspominają o tym w swoich książkach historyk Julian Kwiek, Jacek Leociak czy profesor Joanna Tokarska-Bakir. Tak zatem Wyszyński powiedział delegacji, że przyczyny zajść kireckich tkwią w ogólnej niechęci do Żydów, którzy w obecnym życiu politycznym biorą aktywny udział.
Ponadto według Stefana Niemcy chciały zniszczyć naród żydowski, bo był on głosicielem komunizmu. Co do potępienia pogromu, Wyszyński stwierdził, że w sumie nie ma po co. No bo Kościół od zawsze potępia mordy, więc potępienie tych konkretnych zdarzeń nic nowego nie wniesie. Wyszyński powiedział też, że Żydzi powinni usilnie pracować dla zdobycia swojej państwowości w Palestynie albo nabyć kolonie w południowej Ameryce. Potem delegacja poruszyła temat czarnej legendy, która podburzyła Motłoch, czyli bredni o mordach rytualnych w celu pozyskania chrześcijańskiej krwi na macę. Wtedy Stefan odpalił największą bombę. Otóż powołał się na proces kijowskiego Żyda Bejlisa z 1913 roku i powiedział, że w procesie sądowym zgromadzono wiele starych i nowych ksiąg żydowskich, w których sprawa krwi nie jest ostatecznie załatwiona. Tak, prymas tysiąclecia nie wykluczał tego, że Żydzi mordują chrześcijańskie dzieci na macę. Jego stwierdzenie było tym bardziej absurdalne, że proces Menachema Mendela Bejlisa już dawno się zakończył i Żyd został uniewinniony. Jak już mówiliśmy, władze komunistyczne chciały wykorzystać pogrom kielecki do swoich rozgrywek. Kościół nie miał ochoty być pożytecznym idiotą komunistów, więc musiał bardzo uważać na swoje słowa. Niestety, władze komunistyczne nie bały się manipulować i kłamać. Przykładowo, wypowiedź prymasa Chlonda sparafrazowano tak, aby potępiała podziemie niepodległościowe i uznawała ich odpowiedzialność za pogrom kielecki. Z tego właśnie powodu episkopat odmawiał wydania specjalnego komunikatu w sprawie pogromu albo ostrych słów, gdyż wiedzieli, że komuniści chcą to wykorzystać do walki z podziemiem niepodległościowym albo z PSL-em. Podobnie kardynał Wyszyński nie mógł wypowiedzieć się bezpośrednio o pogromie kieleckim, gdyż komuniści wykorzystaliby to. Dlatego, jak zaznacza jedna z biografek Wyszyńskiego, kardynał szukał jakiegoś argumentu, aby nie musieć wydawać oświadczenia. Według jednej relacji Wyszyński miał stwierdzić, że owa delegacja była wysłana przez UB, która przedstawiła się jako współpracująca z rządem. Ich deklaracja była źle napisana i Wyszyński po prostu nie mógł jej podpisać. Wyszyński zostawił decyzję o odezwie episkopatowi, aby mieć pewność, że komuniści nie wykorzystają jej w złym celu. Czy jednak kardynał Wyszyński wierzył w mord rytualny? Tego nie wiemy. Jak zaznacza Czaczkowska, Wyszyński szukał po prostu jakiegoś argumentu, aby wymigać się od wydania oświadczenia. Dlatego przytacza sprawę Bejlisa. Karoluk myli się, że to zły argument. Oskarżony co prawda został uniewinniony, ale sąd rosyjski przyznał, że zabójstwo miało znamiona mordu rytualnego. Sama Czaczkowska uważa, że Wyszyński nie wierzył w mord rytualny, a jego słowa miały za zadanie znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. W końcu nie mógł wprost powiedzieć organizacji, która przyszła od UB, że nie wyda oświadczenia, bo wykorzystają ją komuniści w walce z podziemiem niepodległościowym. Czy jednak, jeśli uznamy, że kardynał Wyszyński faktycznie nie wierzył w mord rytualny, to czy możemy znaleźć u niego jakieś antysemickie treści? Według Czaczkowskiej nie. Przed I wojną światową nie znajdujemy żadnych dowodów, aby miał jakiekolwiek antysemickie poglądy. Wydaje się więc, że Wyszyński miał do Żydów stosunek raczej ambiwalentny. Nie brak u niego jednak wypowiedzi pozytywnych o Żydach. Podczas wojny sześciodniowej kardynał poparł w konflikcie Izrael i stwierdził: od wielu lat jestem zdania, że naród żydowski zasługuje na to, by mieć własne niezależne państwo. Olbrzymie zasługi tego narodu dla zachowania idei monoteizmu, wysoki wkład w kulturę religijną, potrzeby rozwoju kultury narodowej, tego się domagają. To też wszyscy po wojnie przyjęliśmy z radością, że powstaje niezależne państwo Izrael. Dodać należy, że taki wtedy panował klimat w polskim kościele. Ciekawie o tym pisze profesor Joanna Tokarska-Bakir w książce Pod klątwą. Biskupem kieleckim był Czesław Kaczmarek, który miał powiedzieć, że obatrzność boska działała przez Hitlera i opuściła na Żydów taki dopust i karę. To stwierdzenie jest problematyczne, gdyż autorka tej książki powołuje się prawdopodobnie na dokumenty Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Te od wielu lat chciało aresztować biskupa Kaczmarka, do czego ostatecznie doszło. W przypisie jest podana sygnatura IPN, więc wydaje się, że na pewno jest to stwierdzenie od MBP. Problem jest taki, na ile te dokumenty są wiarygodne. Wiemy, że udowodnienie antysemityzmu i odpowiedzialności kościoła za pogrom kielecki było dla komunistów bardzo ważne. Biskup Kaczmarek został poddany torturom w więzieniu i został zmuszony, aby się do tego przyznał.
Profesor Śmietanka Kruszelnicki, recenzując książkę, stwierdził, że wiarygodność komunistycznych dokumentów jest problematyczna. Potrafili oni zarówno koloryzować, jak i po prostu fałszować dokumenty, aby uzyskać swój cel. Twierdzenie więc, że biskup Kaczmarek faktycznie był skrajnym komunistą, opiera się na wierze w szczerość komunistów. Posiadamy relację z 1945 roku od Komitetu Żydowskiego w Kielcach. Według niej biskup Kaczmarek wyraził ubolewanie nad losem Żydów w obecnej wojnie oraz zapewnił, że polecił wygłoszenie kazań w kościołach mających za zadanie nie tylko szerzenie idei tolerancji religijnej, lecz również potępienie wszelkich objawów kolidujących z duchem chrześcijaństwa. Jak widzimy, ta relacja zaprzecza twierdzeniom MBP. Kiedy w 1946 biskup częstochowski Teodor Kubina wzywał ludzi, by nie wierzyli w mordy rytualne i przeciwdziałali antyżydowskim ekscesom, to został skrytykowany przez Konferencję Episkopatu Polski. Tak, to prawda, ale dlaczego? Ponieważ komuniści sfałszowali oświadczenie biskupa i wyszło, że popiera oficjalną linię partii. Sami żołnierze wyklęci, jak Zagończyk, ganili biskupa, że nie należało wierzyć pachołkom Moskwy. Biskup Kubina, chcąc nie chcąc, został pożytecznym idiotą komunistów, dlatego reszta episkopatu łagodnie zasugerowała, aby zamknął otwór gębowy i nie wychodził przed szereg. Dodajmy, że nie jest prawdą, że episkopat nie potępił pogromu kielskiego. Kościół wydał dwie odezwy, jedną 7, a drugą 11 listopada. Co ciekawe, partia komunistyczna nie chciała ich opublikować, gdyż nie pasowały do oficjalnej propagandy. O antysemityzmie wśród polskich duchownych donosili też brytyjscy dyplomaci, na przykład Victor Cavendish Bentinck. Przytoczę jego słowa. Biskup Bieniek, biskup pomocniczy Górnego Śląska, zaskoczył mnie wczoraj stwierdzeniem, że istnieją dowody, iż dziecko, którego rzekome torturowanie przez Żydów sprowokowało pogrom kielecki, było faktycznie przez Żydów męczone i że Żydzi mieli mu pobierać krew z przedramienia. Jeśli biskup jest gotów w to uwierzyć, to nic dziwnego, że wierzą w to też niewykształceni Polacy. A kiedy Wiktor na spotkaniu z biskupem Bieńkiem oraz biskupem Adamem Sapiechą poprosił ich, by potępili antysemityzm i rasizm, to miał usłyszeć, że w związku z rozpowszechnianiem antysemickich postaw w Polsce biskupi obawiają się, że potępienie antysemityzmu osłabiłoby wpływ wywierany przez Kościół. Znów, jest to bardziej skomplikowane. Zaczynając od biskupa Bieniaka, jego wypowiedzią zajmował się politolog Andrzej Grajewski. Jak stwierdził, nie zna innych antysemickich wypowiedzi niż ta w rozmowie z ambasadorem. Analizując tę sprawę stwierdził, że wiarygodność tej wypowiedzi jest problematyczna. Co do kardynała Sapiechy, sprawa jest jeszcze bardziej trudna, gdyż zaprzecza to jego całemu życiorysowi. Podczas wojny nie bał się interweniować u Hansa Franka, generatora generalnej guberni, w sprawie Żydów. A musimy pamiętać, że Hans Frank nie miał problemów, aby rozstrzeliwać duchownych. Gdy apele nie przyniosły efektów, organizował pomoc prześladowanej mniejszości żydowskiej. Po wojnie reagował na prośby Żydów o wypowiedzenie się na temat napadów na nich oraz objął honorowy patronat nad Akademią w rocznicę powstania w getcie warszawskim. Według IPN-u kardynał nie chciał podpisać odezwy, ponieważ była ona w interesie partii komunistycznej. Oczywiście nie jest to decydujące, bo nie o to tutaj chodzi. Stosunki polsko-żydowskie po II wojnie światowej nie można po prostu sprowadzić do zero-jedynkowego myślenia. Ani nie jest tak, jak chce lewica, że Polacy byli zagorzałymi antysemitami, albo jak prawica, że kochali i pomagali Żydom w każdym przypadku. Stosunki polsko-żydowskie są problematyczne, bo łatwo można dojść do wniosku, że nikt nie jest bez winy. Po wojnie z pewnością istniał antysemityzm czy antyjudaizm, który był podsycany przez olbrzymi odsetek Żydów pracujących w katowniach UB. Podobnie dotyczyło to kościoła. Widzieli w komunizmie morderców, którzy skazywali duchownych na śmierć, a Żydzi stanowili istotną część tego systemu. Niestety, w takich przypadkach nie ma szans, aby nie doszło u ludzi do uprzedzeń czy nienawiści. Znów, nie jest to zero-jedynkowe. Przykładowo, Michał Zilberbergiem, przedstawiciel żydowskich zrzeszeń religijnych, po rozmowie z prymasem Chlądem stwierdził, widać było w trakcie rozmowy, że niesłychana tragedia narodu żydowskiego do głębi przejmuje głowę kościoła katolickiego w Polsce. Niestety, dzisiaj ta dyskusja sprowadza się do stwierdzenia, Kościół Polacy źli, Żydzi ofiary, albo Kościół Polacy bohaterowie, Żydzi niewdzięcznicy, co sprzedali się po wojnie komunistom. Niestety tak nie działa świat.
Polacy i Żydzi muszą znaleźć sposób, aby rozmawiać o swojej historii. Nie jako prokuratorzy, co oskarżają się nawzajem, ale jako normalni ludzie, którzy są częścią historii. Historii, która nie była prosta, nie była zero-jedynkowa, bo świat bardzo rzadko tak działa. Miłośnicy Stefana mają także twardy orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o jego podejście do rządów Salazara w Portugalii. W roku 1981 Wyszyński wypowiedział następujące słowa. Był polityk, który prowadził tak zwaną rewolucję pokojową. Nazywał się Salazar. Przez wiele, wiele lat kierował swoim państwem Portugalią. Doprowadził do tego, że jego kraj, ciągle niespokojny, pełen najrozmaitszych gwałtów i przemocy, stał się krajem pokoju i dobrobytu. Dlatego nazwano jego metodę rewolucją pokojową. Za jego rządów wszystko odmieniło się ku lepszemu. Odmienili się ludzie, ich serca i umysły. Salazar, do którego Stefan się ślinił, był dyktatorem. Zdelegalizował wszystkie partie polityczne poza jedną Unią Narodową. Brutalnie tępił opozycję. Założył obóz koncentracyjny, w którym przetrzymywał dysydentów i zginęło tam przynajmniej 32 więźniów. Inwigilował i łamał społeczeństwo za pomocą tajnej policji o akronimie PIDE. Nie mógł się także pogodzić z niepodległością kolonii w Afryce, co doprowadziło do długich, krwawych wojen, które kosztowały życie dziesiątek tysięcy cywilów. W trakcie wojen portugalscy żołnierze zrzucali napalm i defolianty na wioski kontrolowane przez powstańców i dopuszczali się licznych zbrodni wojennych. Salazar był jednak przy tym głęboko wierzącym katolikiem, niedoszłym księdzem i oparł konstytucję na katolickiej nauce społecznej. Czy to według Wyszyńskiego usprawiedliwiało terror? Czy to był ten pokój i dobrobyt? Znów, to duże uproszczenie, gdyż Salazar nie był zero-jedynkową postacią i przez wielu swoich rodaków jest uważany za najwybitniejszą postać w historii swojego kraju. Nie mam zamiaru oceniać jego rządów, jednak wielu uznaje, że był wybitnym ekonomistą, który stworzył trzecią drogę, która uchroniła Portugalię przed II wojną światową czy komunizmem oraz doprowadziła do rozwoju gospodarczego. Oczywiście, Salazar nie był człowiekiem bez skazy i miał na rękach krew. Wyszyński jednak nie chwali go za to, a za system, jaki stworzył. Moim zdaniem, krytyka Karoluka ma tyle samo sensu, co krytyka Lenina Kałskiego, gdy stwierdził. Ochronę mniejszości panująca partia demokracji burżuazyjnej zapewnia jedynie innej partii burżuazyjnej, natomiast proletariatowi w każdej sprawie poważnej przypadają w udziale stany wojenne lub pogromy. Im bardziej jest rozwinięta demokracja, tym bliżej jest do pogromu albo wojny domowej. To prawo demokracji burżuazyjnej mógłby uczony pan Kałski poznać na przykładzie sprawy Dreyfusa w Republice Francji, linczowanie murzynów i internacjonalistów w Demokratycznej Republice Ameryki. Lenin ma oczywiście w tej sprawie rację. Demokracja czy demokraci też mają krew na rękach. Ale czy to sprawia, że demokracja to zły system? Oczywiście, że nie. Podczas II wojny światowej demokratyczna Ameryka wysłała ponad 100 tysięcy amerykańskich Japończyków do obozów, a pod koniec wojny alianci zbombardowali Drezno i zabili 50 tysięcy ludzi. Demokratyczna Francja również bez walki nie oddała swojej kolonii w Algierii i podczas wojny zmarło nawet 700 tysięcy ludzi. Podobnie Holandia nie chciała oddać kolonii w Indonezji i podczas wojny zginął nawet 100 tysięcy ludzi. Czy to jednak oznacza, że demokracja jest zła? Nie. Podobnie Salazar. Nie miał czystych rąk. Żaden polityk nie ma. Wyszyński o tym wiedział, ale tak jak demokraci, pomimo zbrodni dokonywanych przez demokratyczne reżimy, widzą w demokracji dobry system. Tak samo Wyszyński, pomimo złych czynów Salazara, widział w jego systemie coś dobrego, a mianowicie spokój, polepszenie gospodarki i tak dalej. Co więcej, wypowiedź Wyszyńskiego była skierowana do Solidarności. Salazar był antykomunistą i nie tolerował ich. I to właśnie tego człowieka postawił Wyszyński jako wzór. Było to uderzenie w komunistów, którzy Salazara szczerze nienawidzili. Ale przyjmijmy nawet, że Salazara nie da się obronić. Z czym nie mam problemu. Osobiście uważam zarówno Franco czy Salazara za zbrodniarzy, jednak nawet badacze nieprzychylni Salazarowi przyznają, że Wyszyński dał się zwieść historii Salazara o pokojowej rewolucji. Co raczej nie było niczym dziwnym, zważając, że system komunistyczny sprawiał, że łatwo było polubić jego wrogów. Co ciekawe, wpływ myśli Salazara możemy znaleźć nawet w Solidarności, a przynajmniej na początku, gdy powstała. Wspierał także Solidarność. To on mianował Henryka Jankowskiego kapelanem Solidarności.
Wiecie, tego Jankowskiego, który bardzo lubił dzieci. Dodajmy też, że był tajnym współpracownikiem SB, który działał na szkodę zarówno Solidarności, jak i Kościoła. Szczerze wątpię, aby Wyszyński taką osobę świadomie awansował. Musimy pamiętać, że SB potrafiło wprowadzać swoich ludzi do wrogich organizacji i tak przykładowo na pierwszym zjeździe Solidarności 36 delegatów na 865 było współpracownikami SB. Warto jednak także znać drugą stronę monety. Niektóre z jego działań spotykały się z krytyką wśród działaczy opozycji. Zacznijmy od roku 1950. Podpisano wtedy porozumienie Państwo-Kościół. Porozumienie to Wyszyński podpisał bez konsultacji z Watykanem, co spotkało się z bardzo chłodnym przyjęciem przez Stolicę Apostolską. Ponoć papież Pius XII groził mu cofnięciem uznania. Wyszyński był pierwszym w historii katolickim hierarchą, który poszedł na układy z komunistycznym rządem. W porozumieniu znalazły się m.in. uznanie prawowitości władz PRL-u i aprobata dla kolektywizacji wsi. Patriotom zaś szczególnie spodoba się 8. punkt porozumienia, w którym Wyszyński zobowiązał Kościół do, cytuję, zwalczania zbrodniczych działalności band podziemia. Tak to o żołnierzach wyklętych. Kościół miał też, cytuję, piętnować i karać konsekwencjami kanonicznymi duchownych winnych udziału w jakiejkolwiek akcji podziemnej i antypaństwowej. Dokument ten z pewnością pomógł Kościołowi przetrwać w trudnych czasach, ale zarazem legitymizował on komunistyczną władzę. A przypomnę, że był to czas, kiedy na czele PZPR stał zbrodniarz Bolesław Bierut. Tutaj chciałbym troszkę skrytykować Karoluka, że posługuje się źródłami z internetu, a nie książkami, gdyż problem porozumienia państwo-kościół jest niezwykle ciekawy. Zacznijmy od tego, że nazywanie tego porozumieniem to poprawne politycznie niedopowiedzenie, gdyż komuniści przestawili sprawę prosto. Albo podpisujecie porozumienie, albo rozpoczynamy aresztowania wśród episkopatu i pokazowe procesy. Po drugie, moim zdaniem, Karoluk ma typową cechę polskiego romantyzmu, czyli ignorujemy pragmatyzm polityczny, a walczymy do końca, nawet jeśli nie ma to żadnego sensu. Związek Radziecki był państwem, który nienawidził religii. Ocenia się, że za rządów Lenina i Stalina zamordowano w ZSRR 250 000 duchownych. Po wojnie nie było lepiej i państwa komunistyczne mordowały albo zsyłały do łagrów duchownych. Kościoły w Europie szybko stawały się zależne od państwa i żaden opór nie był w stanie powstrzymać stalinowskiego terroru. Wobec tego Wyszyński uznał, że zamiast popełniać samobójstwo, lepiej ugrać jak najwięcej. I opłaciło się. Jak zaznaczają badacze, dzięki porozumieniu polscy komuniści przesunęli frontalny atak na Kościół. Gdy się rozpoczął, towarzysz Stalin postanowił zostać dobrym komunistą i kopnął w kalendarz, leżąc w kałuży własnego moczu. Po odwilży Chruszczowa Kościół odzyskał część swobód. Nie był rozbity i dalej mógł być silną opozycją wobec komunizmu. Gdyby Wyszyński zachował się jak typowy Polak i machał szabelką, komuniści połamaliby Kościołowi ręce i zamieniliby Kościół w marionetkę. Co Kościół kosztowało to porozumienie? Że komuniści uzyskali legitymizację swojej władzy? Już ją mieli, po sfałszowanym referendum. Poza tym, dopóki istniał Związek Radziecki, Polska była skazana na komunizm. Albo, że księża nie będą się sprzeciwiać kolektywizacji? Przecież wszędzie komuniści przeprowadzili kolektywizację, niezależnie od zdania kościoła czy chłopów. Ktoś mógłby zapytać, a co z żołnierzami wyklętymi? Otóż realna walka żołnierzy wyklętych skończyła się w 1947 roku. Potem nie mieli już żadnego politycznego znaczenia, a ich walka była przegrana. Kościół miał do wyboru. Albo walczyć i zginąć, albo dostosować się i walczyć z komunizmem na nowych warunkach. Wyszyński zachował się jak prawdziwy mąż stanu. Dostosował się do warunków, by później móc dobrać się komunistom do gardła. Cała więc wina Wyszyńskiego polega na tym, że nie zachował się jak stereotypowy Polak z romantycznych legend i z szablą nie ruszył na czołgi. Ale Wyszyński w 1950 nie chciał walczyć na śmierć i życie. Chciał, aby Kościół przetrwał. A gdy się to udało, chciał pokonać komunistów. Ostatecznie nawet Watykan zaakceptował politykę Wyszyńskiego. Co do Polaków, mogę wam życzyć, abyście mieli przywódców, co nie chcą, abyście ginęli za ojczyznę, a chcą, aby wasi wrogowie zginęli za swoją. To jest właśnie pragmatyzm polityczny, a Wyszyński pokazał, że co jak co, ale politykiem był wybitnym. Rok 1968 to kampania antysemityzmu, która osiągnęła kulminację w wydarzeniach marcowych. Niektórzy zarzucają Wyszyńskiemu, że nie reagował odpowiednio. Adam Michnik powiedział, że kardynał zachował się wstrzemięźliwie wobec antysemickiej propagandy.
Historycy Antoni Dudek i Ryszard Grys mówią zaś o umiarkowanej postawie Kościoła wobec wydarzeń marcowych. Biografka Wyszyńskiego, Ewa Katarzyna Czaczkowska, broni go jednak, że w homilii z 11 kwietnia kardynał wystąpił przeciwko jakiejkolwiek formie nienawiści, tym przeciw rasizmowi. Ale nawet ona przyznaje, że w marcu 1968 episkopat jako całość oficjalnie nie zajął stanowiska w sprawie fali antysemityzmu. Obrońcy kardynała przywołują tu także list od naczelnego rabina Polski, który w 1968 dziękował Wyszyńskiemu za postawę wobec Żydów. Historyk Jerzy Eisler w swojej książce nazwał stosunek Kościoła do kampanii antysemickiej najtrudniejszą kwestią związaną z rokiem 1968. Budzi ona żywe spory i dlatego ja również nie zajmę tutaj jasnego stanowiska. Mimo wszystko nie ma raczej wątpliwości, że Kościół znacznie bardziej potępił ataki na młodzież studencką niż przetaczającą się falę antysemityzmu. Znów spójrzmy na kontekst. Tak zwana nagonka antysemicka czy antysionistyczna z 1968 roku była niczym innym jak czystką Gomułki i walką o utrzymanie władzy w partii. Studenci podpisują petycję, w której domagają się przywrócenia Michnika i Henryka Schleifera na studia. Zwołany zostaje wiec, który zostaje brutalnie stłumiony przez służby Moczara. Protesty rozlewają się po kraju. To w zasadzie bunt młodzieży przeciw władzy. Informacja przedostaje się za granicę. To już poważny kryzys. Gomułka nie ma wyjścia. By utrzymać władzę, robi ruch nazywany ucieczką do przodu. Wygłasza mowę, podczas której atakuje wpływy żydowskie w partii. W wydarzeniach, jakie miały miejsce, aktywny udział wzięła część młodzieży akademickiej pochodzenia lub narodowości żydowskiej. Rodzice wielu z tych studentów zajmują mniej lub bardziej odpowiedzialne, a także wysokie stanowiska w naszym państwie. Gomułka nie był antysemitą, jego żona była Żydówką. Wygłaszając tę mowę, tak naprawdę walczy o utrzymanie władzy, jest zdenerwowany. W wyniku czystki osoby pochodzenia żydowskiego straciły miejsce w wojsku, partii, administracji czy aparatu bezpieczeństwa. Jednak problem pozostał taki, jak zauważają biografowie Wyszyńskiego, że czystka dotknęła osób, które budowały komunizm i prześladowały Kościół. Konflikt ten był według prymasa wewnętrznym partyjnym sporem w obrębie komunistów. Ostre słowa komuniści mogli odebrać jako próbę ingerencji w wewnętrzne sprawy partii. A to byłoby bardzo głupie. Inne powody, jakie można wymienić, dlaczego kardynał Wyszyński miał problem, aby wprost wypowiedzieć się na ten temat, to fakt, że komuniści mogliby bardzo łatwo wykorzystać wypowiedź prymasa do swoich celów i oskarżyć Kościół, że broni zdrajców czy sionistów. Poza tym, duża część Polaków popierała czystki, gdyż pamiętali bolesne wspomnienia z katowni UB. Mogliby nie zrozumieć, dlaczego Kościół tak ostro broni sionistów i zdrajców, według oczywiście propagandy komunistycznej. Kardynał Wyszyński stał więc przed bardzo trudnym dylematem. Nie mógł milczeć, gdyż nie przystoi to prymasowi katolickiemu. Z drugiej strony, jedno złe słowo, a sytuacja Żydów nie tylko się nie polepszy, tylko pogorszy. A sam Kościół dostanie rykoszetem. Wyszyński postanowił więc przyjąć uderzenie na siebie. Najpierw zostaje wydany list do wiernych 3 maja 1968 roku, gdzie episkopat stwierdza: domagamy się dopuszczenia wszystkich członków narodu i obywateli państwa do kształcenia wspólnego dobra wedle uzasadnionych przekonań i w oparciu o własne sumienie. Nikt nie może być niesławiony jako wróg. Następnie Wyszyński wygłosił ostrą homilię. To może ja jestem winien, biskup Warszawy, bom wam niedostatecznie mówił o obowiązku miłości i miłowania, i to wszystkich, bez względu na mowę, język i rasę, aby na nas nie padł potworny cień jakiegoś odnowionego rasizmu, imię którego bronimy naszej kultury. Kulturę naszą obronimy tylko przez prawo miłości. Wystąpienie było tak ostre, że komuniści zrobili wszystko, aby ucenzurować to przemówienie. I do dzisiaj nie wiadomo, jak oni to właściwie zrobili, ale przykładowo Michnik czy IPN przez długi czas mieli dostęp tylko do komunistycznej wersji. Co ciekawe, Jerzy Eisler, którego Karoluk przytacza, przyznał, że zmienił swoje zdanie na temat reakcji prymasa, gdy odkrył ten list. Znów, moim zdaniem Wyszyński zachował się jak wybitny polityk. Komuniści rzucili episkopatowi gorący kartofel, a kardynał wyszedł z tego zwycięsko. Dzisiejsza opozycja w kontekście kryzysu na granicy mogłaby się wiele nauczyć od prymasa Wyszyńskiego. Przeskoczymy teraz do sierpnia roku 1980. Trwają strajki w całej Polsce.
Ostatecznie zakończyły się one podpisaniem porozumień sierpniowych i między innymi zarejestrowaniem Solidarności. Był to krok milowy w kierunku zrzucenia sowieckiego jarzma. Jak zareagował na strajki Wyszyński? 26 sierpnia wygłosił on kazanie. Według publikacji IPN-u wydźwięk kazania był rozczarowujący dla strajkujących. Stefan wzywał do spokojnego rozważenia sytuacji i wzięcia odpowiedzialności za los ojczyzny. Wzywał także do rozłożenia postulatów na raty. Krótko mówiąc, studził zapał strajkowy, co na pewno spodobało się władzom PRL-u. Pisze o tym także biografka Wyszyńskiego Czaczkowska. Cytując, homilia ta przez robotników została odczytana jako apel o przerwanie strajków i powrót do pracy. Spotkała się z bardzo krytycznym przyjęciem zarówno strajkujących, jak i sympatyzujących z nimi ogromnej większości Polaków. Okej, albo Karoluk nie czytał tej biografii i ma jedynie jej urywki, albo przemilczał część tej książki. Zacznijmy od kontekstu. W sierpniu 1980 roku przy władzy był towarzysz Gierek, który był znany ze swojego miłosiernego podejścia do robotników, co pokazały wydarzenia radomskie z 1976 roku. Strajk robotników zostaje brutalnie stłumiony. Strajkujący zostaną rozpędzeni i aresztowani. Leżeć psie. Każdy musiał leżeć, klęczeć. Nikt nie mógł stać. Ale widziałem kobiety rozebrane do pasa, bez biustonoszy, pobite, bez ubrania, półnagie. Normalnie półnagie. Zapłakane, pobite ludzi. To widziałem na korytarzu. Podczas wydarzeń radomskich zginęły 3 osoby, w tym jedna zatłuczona na śmierć przez ZOMO. Wyszyński dobrze wiedział, że jeżeli strajkujący przesadzą, to władza komunistyczna rozpocznie pacyfikację, a ścieżka zdrowia to najlepsze, co będzie mogło ich spotkać. Kardynał postanowił działać zachowawczo. Sam wydał oświadczenie, które przytoczył Karoluk. Tego samego dnia jednak episkopat przyjął komunikat, w którym poparł stoczniowców i ich postulaty. Oczywiście bez zgody Wyszyńskiego nic by się nie ukazało. Strategia była bardzo prosta. Z jednej strony uspokoić nastroje, aby nie doszło do rozlewu krwi. Z drugiej strony naciskać na rząd, by przyjął postulaty. Co więcej, dzięki temu Kościół mógł się stać mediatorem, gdyż pokazał, że nie chce zaostrzać konfliktu. Cel został osiągnięty. Wyszyński oczywiście przyjął tę strategię z powodu strachu przed Związkiem Radzieckim, jak i pacyfikacją. Pamiętał interwencje na Węgrzech i Czechosłowacji. W końcu obowiązywała doktryna Breżniewa. Jak stwierdził Wyszyński, wolę otrzymywać, że interwencja obcych sił, tanków sowieckich jest możliwa, choćbym miał się omylić, niż narazić się na to, że choć jeden chłopiec Polski zginął, podniesiony pewnością, że Moskale nie naruszą granic Polski. Znów, moim zdaniem to słowa męża stanu, który zamiast zachować się jak fanatyk, który posyła młodych Polaków na śmierć, wolał o nich dbać i uchronić ich przed losem Węgier czy Czechosłowacji. Niestety, kardynał nie pomylił się co do interwencji Związku Radzieckiego, choć nie takiej, jakiej się spodziewał. Ale o tym za chwilę. Sam Wyszyński twierdził, że bał się sowieckiej interwencji, jednak był to prawdopodobnie strach przesadzony. Dość powiedzieć, że strajkujący nie stracili rezonu, dopieli swego, a czołgi sowieckie nie przybyły. Niestety Karoluk się myli, bo choć czołgi nie przyjechały, to Związek Radziecki zainterweniował. Kierownictwo ZSRR wywołuje więc presję na polskim rządzie. Pod koniec 80 roku stawia go pod ścianą. No ja usłyszałem w istocie rzeczy najistotniejsze dwie rzeczy. Pierwsza, że całe nasze zadłużenie, które było rozłożone w normalnych umowach kredytowych na kilka lat, ma być spłacone na 1 stycznia, na 31 grudnia 81 roku albo 1 stycznia 82. Z drugiej strony było powiedziane, że jeżeli tego nie spłacimy, to oni zmniejszą dostawy 30 kilku podstawowych towarów. Ropy byłoby z 13 tam na 4 biliony. Dramat. Czy Rosjanie, pańskiej opinii, zdawali sobie sprawę, co to jest? Co to za cios? Proszę pana,
specjaliści Gosplanu to byli ludzie bardzo często antypatyczni z naszego punktu widzenia, ale to byli wyśmienici fachowcy. I oni lepiej znali niektóre dziedziny polskiej gospodarki niż nawet my w Komisji Plan Wajna. Ale jeżeli sobie zdawali sprawę, jaki to jest cios gospodarczy, to wiedzieli, że to jest też cios polityczny. Moim zdaniem oni byli przekonani, że wsadzili nas, włożyli nas w sytuację bez wyjścia. Chcieli zniszczyć gospodarkę bratniego kraju? Oni nie chcieli zniszczyć naszej gospodarki. Oni chcieli zniszczyć Solidarność. Zresztą Micewski, cytuję Bojbakowa, który w rozmowie z generałem wyraźnie powiedział, że mogą być wycofane te wszystkie restrykcje i wrócimy do normalnych rozmiarów obrotów, jeżeli zrobicie porządek wewnętrzny. Dawał do zrozumienia, że chodzi o wprowadzenie czegoś w rodzaju stanu wojennego. Już w latach 80. komuniści planowali rozprawić się z Solidarnością. Gotowania do rozwiązania siłowego to jeszcze jest lato roku 80. W sierpniu 80 roku sztab MSW, specjalnie powołany w związku ze strajkami, zaproponował rozwiązanie siłowe. Na to się nie zdecydowano. W kraju trwał już strajk generalny. Ponad 600 zakładów, 600 tysięcy osób. Właściwie cała operacja była nierealna i wtedy to władze zdecydowały się na mniejsze zło, bo tym mniejszym złem dla komunistów wcale nie był początkowo stan wojenny, tylko zgoda na realizację politycznych, ich zdaniem, postulatów strajkujących, czy przede wszystkim na utworzenie niezależnych od władz związków zawodowych. Pierwsze listy osób przeznaczonych do internowania to jest październik 80 roku. To jest ten czas, kiedy również Wojciech Jaruzelski informuje na posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju, że przygotowania do stanu wojennego właściwie te praktyczne są zakończone. Podczas stanu wojennego życie straciło 40 osób. Podsumowując, można powiedzieć, że główną winą kardynała Wyszyńskiego było to, że był dobrym i pragmatycznym przywódcą. Nie zachowywał się jak romantyczny Polak, co rzuca się szablami na czołgi, a prowadził skuteczną politykę, która ostatecznie doprowadziła do zwycięstwa. Zamiast polec w walce, która była z góry przegrana, zwyciężył z dużo silniejszym przeciwnikiem. W pewnym sensie największą tragedią Wyszyńskiego było to, że umarł za wcześnie. Katolicyzm ludowy z pewnością był dobrą bronią w czasach komunizmu, ale w III RP jest archaiczny i nieprzystosowany do nowej rzeczywistości. Niestety, współczesna hierarchia tego nie zrozumiała. Oczywiście możecie się z moimi ocenami nie zgadzać. Z tego miejsca chciałbym podziękować patronom, w tym Łukaszowi Dąbrowskiemu. Jeżeli masz taką chęć, możesz mnie wesprzeć na platformie Patronite.